Grecz. Ten herb naprawdę wiele dla nich znaczy na koszulkę. A teraz Tkacz! Nie kto inny jak Krzysiek Salisz podaje do Michała Tkacza. No są przyjaciółmi i to tak po przyjacielsku dopieścił to zagranie Krzysztof Salisz. Łabieniec. No i będzie przedłużony rzut karny. Brocki, Danielewicz broni, no źle uderzony ten rzut karny przez Brockiego w środek bramki. Kajewski, Makal i broni Strusiński. Brocki, ależ przyłożył, no i zrehabilitował się w tej sytuacji za tego karniaka. Kozłowski. Wraca Tkacz, Citko nie trafia w tej sytuacji, tylko słupek. I mamy rzut karny. Co tu się dzieje? No ewidentny faul Pawła Strusińskiego. Nie widział tutaj Citki. No karny to jeszcze nie gol, ale Makal nie ma bramki. I mamy rzut rożny dla... Teraz kontra, chyba był szybszy Danielewicz, ale sędziowie widzieli to inaczej. I czy będzie czerwona kartka, czy żółta? No zaraz zobaczymy tą sytuację, no. No ewidentny faul Danielewicza i to jest chyba czerwona kartka. Czerwona kartka, no tak, tak. Brocki, Salisz, tak, chciał to Brocki, ale zawinął to, znowu tą swoją przekładką Sebastian Brocki, no nie szło, gdzieś się na tej stronie z Michałem Tkaczem wszedł sam trener, wszedł Brocki, przewinął, uderzył. Tutaj na raz teraz Dzienis poszedł z wachułą i poprzeczka. Jankowski taką samą pokazał swoje umiejętności też tutaj na tej hali w meczu z FC Reiter Toruń, gdzie odebrał piłkę, założył siatkę, przełożył. No i tu mamy faul, żółtą kartkę, tak, zgodnie z regulaminem. I to mamy drugą czerwoną kartkę, więc ten mecz układa się idealnie dla Ruchu. Już myślę, że chyba nic się nie stanie. Chyba wygrają ten mecz, chociaż w futsalu wszystko jest możliwe. A Dzienis właśnie widzimy, idzie na trybuny i będzie tutaj wspierał kolegów z trybun. Kozłowski dobrze tam na długi. Teraz czy... I rzut karny chyba będzie i żółta kartka dla Salisza. Oj tak, kopnięty w nogę. Ulman! I mamy kontakt. Może jeszcze nie taki, jakby chciała Jaga, ale jest 3-1 i bramkarz Jagi daje nadzieję. Łabieniec. Kozłowski, Seget i gol! Zmienić wynik. Makal do Kozłowskiego. Kozłowski wybijają piłkę. Brocki. Słupek, no niewiele brakło. No i zwycięstwo oczywiście zasłużone. I Ruch Chorzów trzecie zwycięstwo odnosi swojego futsal Ekstraklasie. Sytuacja dalej jest zła. Dalej nie jest najlepsza, ale zawsze zwycięstwo buduje drużynę, atmosferę.